czy Jaman i Fikre zostaną jeszcze zdradzeni? Kanan odkrywa rzeczy w rzeczach Fikreta, które zamierza wykorzystać, aby zniszczyć szczęście Jamana i Zeyer. Dowiedz się, co wydarzy się w odcinku 367 turejskiego serialu Dziedzictwo, który można oglądać od 15:55 w dniu poniedziałek 7 października 2024 roku na TVP1. W odcinku 366 turejskiego serialu Dziedzictwo, zazdrość Jamana rośnie. Jakie będą konsekwencje intryg Kanan i Zuhal? Krótko o tym, co dzieje się w odcinku 367 turejskiego serialu Dziedzictwo. Kanan odkrywa rzeczy w rzeczach Fikreta, które zamierza wykorzystać, aby zniszczyć szczęście Jamana i Zeyer. Kanan umieszcza kamerę w pokoju Zuhal, co Melek powie wujowi Jamanowi, czy Jaman i Fikre staną się przyjaciółmi? Dłybu dowiaduje się, że Ali ma dziewczynę i zazdrości komisarzowi Ali. Proponuje Folkanowi, aby przestali udawać parę i każdy poszedł swoją drogą. W rezydencji Zeyer siedzi na kanapie, przytulona z jednej strony przez Yusufa, a z drugiej przez Melek. Jaman i Fikre również tam są. Nelsiją przynosi im kawę. Melek pyta Zeyer, czy po wyzdrowieniu pokażą jej Stambuł, ponieważ Yusuf powiedział jej, że jest tam wiele interesujących miejsc do odwiedzenia. Yusuf zadaje wujowi pytanie, czy naprawdę pójdą, a Jaman obiecuje, że odwiedzą miejsca, które oni z Melek chcą. Wujku Jaman, czy wiesz, że kiedyś byłam na ciebie bardzo zła? Mówi Melek, dlaczego? Pyta Jaman. Bo zabroniłeś nam cioci Zeyer, odpowiada Melek, nie, kochanie. Próbuje wyjaśnić Zeyer. Kiedy byłeś z nami, kontynuuje Melek, byliśmy bardzo szczęśliwi, ale kiedy odszedłeś, bardzo tęskniliśmy za tobą z Yusufem. Tato też tęsknił. Kiedy wy odeszliście, zapytałam tatę, a co ci odpowiedział twój ojciec? Pyta Jaman. Ciocia Zeyer szuka szczęścia, które utraciła, dlatego wróciła tutaj z tobą, odpowiada Melek. Tak, to prawda, ale to nie wszystko. Odpowiada Jaman, twój ojciec nie powiedział ci wszystkiego. Mówi Jaman, patrząc na Fikreta. Czasami pojawiają się trudne momenty i ludzie oddalają się od siebie, ale muszą być blisko swoich rodzin. Ciocia Zeyer jest moją żoną i miejsce, gdzie powinna być, to tutaj, przy swojej rodzinie, gdzie jest szczęśliwa. Zeyer kiwa głową na zgodę. Jaman dodaje, że Melek zawsze może do nich przychodzić, kiedy tylko zechce. Wujku Jaman, wiesz, że teraz cię też kocham. Yusuf mówi mi, że jesteś wielkim i dobrym olbrzymem i to naprawdę prawda. Mówi Melek. Czy to tak, młodzieńcze? Pyta z uśmiechem Jaman. Tak, jesteś moim dobrym olbrzymem. Odpowiada Yusuf. Widziałam w twoim pokoju łuk, mówi Melek. Wiesz, że tata kiedyś też bardzo dobrze strzelał z łuku? Naprawdę? Jaman patrzy na Fikreta, w tym samym czasie Kanan wkrada się do pokoju Fikreta i Melek, aby sprawdzić, czy nie znajdzie czegoś, co może jej się przydać.
Wśród rzeczy Fikreta i Melek Kanan znajduje zdjęcie Zeyer, na którym z tyłu napisane jest: bardzo cię kocham i tęsknię za tobą, Zeyer. Jasne jest, że zdjęcie i wiadomość na odwrocie są dla Melek. Jednak Kanan jest pewna, że to zdjęcie zrobi dużo zamieszania, podsycając jeszcze bardziej zazdrość Yamana. Oprócz zdjęcia Kanan znajduje w jednej z książek Fikreta list miłosny. Czyta go i jest bardzo zadowolona ze wszystkiego, co odkryła. Tymczasem Yaman i Fikre są w ogrodzie, gdzie ćwiczą ulubiony sport Yamana – strzelanie z łuku. Yaman daje Fikretowi wyraźny sygnał, że nie powinien mieszać się w cudze szczęście. Yaman, że Zeyer jest z tobą i jest bardzo szczęśliwa, jako jej brat jestem bardzo szczęśliwy dla niej, nawet nie powinieneś mieć wątpliwości. Zapewnia go Fikre. Yaman odpowiada, że gdyby miał jakieś wątpliwości, nie przyjąłby Fikreta do swojego domu. W tym momencie Zeyer przychodzi do nich i Yaman oraz Fikre kończą grę. Yaman jest bardzo dobry. Zauważa Fikre. Ty też jesteś bardzo dobry, a także grasz uczciwie. Przyznaje Yaman, dziękuję. Odpowiada Fikre i idzie sprawdzić, jak się ma Melek. Bardzo kontrowersyjna gra i z tego, co mogę przypuszczać, wygrałeś, prawda? Pyta Zeyer. Yaman uśmiecha się i kiwa głową. Zeyer odpowiada, że już w pierwszy dzień, kiedy stanęła przed jego tarczą, zrozumiała, że jest bardzo dobrym strzelcem. Yaman przypomina sobie, jak dawno temu Zeyer odważnie stanęła przed jego tarczą. Yaman przeprasza Zeyer, ponieważ mógł ją trafić strzałą. Zeyer odpowiada swojemu mężowi, że on dawno trafił jej prosto w serce swoją strzałą. Kanan obserwuje ich przez okno swojego pokoju i myśli, że to ich ostatnie romantyczne chwile w życiu i na razie mogą się nimi cieszyć. Następnie Kanan wykorzystuje fakt, że Zuhal jest na badaniu z Nedimem w szpitalu i nie ma jej w swoim pokoju. Ponieważ nadal nie ufa Zuhal, którą uważa, że zawsze ma ukryty plan, o którym nikt nie wie, Kanan potajemnie umieszcza kamerę w pokoju Zuhal, aby ją obserwować i szpiegować. To bardzo dobrze, że potrafię wykorzystać technologię, myśli zadowolona Kanan, oglądając pokój Zuhal na swoim telefonie. Zuhal wraca z Hichekiem ze szpitala, a Kanan udaje się do nich i mówi im, że wrócili na czas, ponieważ zaczynają kolejny krok swojego planu. Kanan mówi jej, że tym razem będzie potrzebować pomocy Hichenka, co Kanan wymyśliła? Przekonamy się bardzo wkrótce, piękna kobieta o imieniu Seda przychodzi do komisariatu policji do Ali. Ali wita ją z wielką radością i całuje ją tuż przed oczami Duygu. Seda dziękuje Ali za wszystko i mówi, że wszystko bardzo jej się podoba. To, czego Duygu nie wie, to że Ali poprosił Sedę, aby zachowywała się przed Duygu jak jego przyjaciółka, aby Duygu nie mogła się dowiedzieć, że oboje pracują nad sprawą związaną z zaginięciem jej siostry, aby nie dawała jej bezwartościowych nadziei.
Duebu jest bardzo zła i zaczyna zdawać sobie sprawę, że postąpiła źle, ale teraz pojawia się przed nią przeszkoda w postaci Sedy. Rozmawiając z Duebu, Seda zmusza ją do zrozumienia, że mężczyzn takich jak Ali jest bardzo trudno znaleźć w dzisiejszych czasach. Seda jest nim zachwycona i cieszy się, że spotkała Ali. Zła Duebu mówi do Volkana, że nie ma sensu dalej udawać kochanków. Mogą się już rozstać i każdy iść swoją drogą.